fryzurę myślę. Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z fryzurą. Z tą fryzurą, którą ja właśnie teraz mam. Jest to fryzura taka trochę pin-up, trochę... Myślę, że lata 50. tak mi się to kojarzy, ale jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić. No i przede wszystkim mnie zainspirowała do tego, do zrobienia tej fryzury, zainspirował właściwie teledysk Beyoncé, Girls Run the World, czy jakoś tak. I tam właśnie Beyoncé podczas takiej sceny, chyba w takiej złotej sukience, ma tą fryzurę. Jest ona jeszcze bardziej taka messy niż moja, chociaż ja i tak starałam nie robić się tego zbyt dokładnie. Pokażę Wam na wstępie, co będziecie potrzebowały do przygotowania takiej fryzury. To może zacznę od tego, że będą Wam potrzebne przede wszystkim wsówki. Ja mam wszystkie swoje wsówki tutaj w takim koszyczku, żeby mi się nie gubiły. Tutaj mam takie małe wsówki, tutaj są takie te normalne, duże wsówki. Poza wsówkami będą potrzebne Wam dwie takie szczotki, jedna do rozczesywania włosów, druga do tapirowania, tak zwany teasing comb. Oczywiście lakier do włosów dla objętości. Jeżeli ktoś nie lubi właśnie za bardzo objętości, nie odpowiada mu tam na przykład właśnie tapirowanie włosów i tak dalej, nie wiem jak ta fryzura będzie się miała bez tego podniesienia tutaj. No nie wiem, musiałbyście spróbować. Ja nie próbuję takich rzeczy, ponieważ to nie jest w moim stylu. Ja jeszcze potrzebowałam prostownicy i takiej szczotki do modelowania okrągłej. I to chyba wszystko. Muszę Wam powiedzieć, że jest to fryzura bardzo szybka. No może nie bardzo szybka, po prostu szybka. Nie wiem, ile ona mi zajęła. 5-7 minut. To naprawdę niedużo, a jest to coś fajnego, dość klasycznego, takiego eleganckiego. Dla mnie jest to fryzura na co dzień, ale też można ją zastosować na jakiekolwiek wyjście, kiedy już naprawdę nie wiecie, co wymyślić. To myślę, że takie proste upięcie, bez tam kręcenia włosów, gdzie teraz tak naprawdę wszędzie dookoła możemy spotkać się z lokami, to jest coś takiego innego, myślę, że Wam się spodoba. Jeżeli chcecie zobaczyć mój filmik instruktażowy, jak wykonałam swoją fryzurę, zapraszam do dalszej części filmiku. Czyli musimy zacząć od tego, że musimy zrobić przedziałek mniej więcej na środku Waszych włosów. Oddzielamy go sobie teraz od reszty włosów. Tak. I tu mniej więcej tak. O. Zbieramy to razem i ja sobie to na razie oddzielę, żeby mi nie przeszkadzało. Teraz tak, jeżeli chodzi o resztę włosów, musimy to wszystko dobrze rozczesać. Wszystkie włosy, że tak powiem, zaczesać do tyłu i zaczynamy tapirować. Ja zacznę od tutaj, od górnej części. Będziemy formować z nich tak zwaną bombkę. Zbieramy sobie właśnie te potapirowane włosy tutaj z tyłu. Można je jeszcze tutaj troszkę podnieść. I spinam wsówką. Wygląda to w ten sposób. I
teraz całą resztę włosów, które mi tutaj zostały, zbieram w kucyk i będę go zabijała takiego banana. Wszędzie wsówki. Teraz odbezpieczam swoją grzywkę. Rozczesuję. Przedzielam na przedziałek. Bardzo mega zadowolona. Jeżeli chodzi o tą grzywkę, to będziemy ją po prostu troszkę podwijać do środka. W ten sposób. Bądź kiedy włosy są jeszcze gorące, nakręcę je trochę na właśnie w ten sposób, jeszcze sobie spryskam troszkę likierem. Tutaj coś mi cały czas odstaje. W ten sposób nasza fryzura jest już gotowa. I jest to fryzura, myślę, bardzo łatwa w wykonaniu, dość szybka w wykonaniu, niecodzienna, klasyczna, elegancka. Naprawdę jest to coś innego, takiego niecodziennego, niezwyczajny tam kucyk, czy rozpuszczone włosy proste, czy kręcone. Można to wykorzystać na naprawdę, nie wiem, nawet na co dzień. Myślę, że jest to odpowiednia fryzura nawet na co dzień. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, nie wiem, tu gdzieś jest tu czy tu. Do komentowania. To tyle. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, do mojego...